z Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie w drodze do Emaus przymusili Jezusa, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Uczniowie, słuchający Jezusa w drodze, smutni, zawiedzeni, proszą, wręcz przymuszają Jezusa, by został z nimi. Może Pan, dla nich jeszcze ten nieznajomy, może specjalnie stwarzał pozór, jakby miał dalej iść, bo chciał w nich wzbudzić pragnienie zatrzymania go, bycia z nim dalej. Tego nie wiemy do końca, ale to ich proszenie, by pozostał, jest dla nas bardzo ważne. Potrzebujemy takiego osobistego kontaktu z Panem, z tym, co da nam poczucie wewnętrznego pokoju, da nam oparcie. Potrzebujemy, by Pan nam wyjaśniał trudne sprawy naszej drogi życia, by dodawał nam otuchy, podnosił w górę, wlewał w nas nadzieję. Tajemnica zmartwychwstania jest takim mocnym oparciem dla nas. Tu wszystko nabiera nowej perspektywy, tak jak stało się to w życiu tych smutnych dwóch uczniów wracających z Jerozolimy po ukrzyżowaniu ich mistrza. Jest ból, jest rozżalenie, ale opowiadają o tym doświadczeniu nieznajomemu, towarzyszowi drogi. I to jest zwycięstwo miłości. Odkrywają, że to Chrystus zmartwychwstały jest tym ich towarzyszem, że to Pan jest z nimi. Z Maryją w naszym codziennym różańcu opowiadajmy Panu nasze życie. Przynośmy prawdę naszych serc. On nie zostawi nas, podpowie, poprowadzi, będzie nam towarzyszył i da światło, tak, że nasze serce, podobnie jak u tych dwóch uczniów, na nowo będzie pełne nadziei, będzie pałało miłością do Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.